Naprawiamy dalej. Wiemy już, że pojazdy same kontrolują każdy swoją trasę. No i mieliśmy tylko problemy z tym, że jak pierwszy pojazd przejeżdża przez kolajder i on jest wyłączony, to następny już nie może go odnaleźć, no bo po prostu jest wyłączony i nie może odnotować tego, że wjechał w kolajder. My wyłączaliśmy ten kolajder jeszcze zanim wprowadziliśmy sprawdzanie, czy wjeżdżamy w odpowiedni kolajder. W związku z czym, jeżeli wjedziemy w odpowiedni kolajder, tutaj było to wyłączanie, następnie prosiliśmy o kolejny navpoint, więc przy następnej pętli to porównanie już nie będzie się zgadzało, bo tutaj pytamy już o kolejny punkt nawigacyjny, który przypisaliśmy nieco niżej. W związku z czym tak naprawdę my nie potrzebujemy wyłączać kolajdera. Jednocześnie traci potrzebę istnienia tutaj ta korutyna, ale przy okazji nauczyliśmy się korutyn. Komentuję te dwie linijki i zobaczymy, co teraz będzie się działo. Pojazdy pojechały ładnie, już bez wyłączania tych kolajderów. No ten jeden tam się zahaczył, ale zaraz mu pomogą, mam nadzieję. Ok, jeden pojechał dalej, a trzy zaczynają tutaj jeździć w kółko. Teraz pauzuję grę, nie wyłączam, bo chcę na żywo podejrzeć, co się dzieje w tych pojazdach. Dlaczego one się tak zachowują? I sprawdzam tutaj parametry i wszystko wygląda w porządku. I to jest ten, który jechał dobrze. Klikam w ten następny i widzę, że tutaj skąd się wziął current navpoint index 13. Tutaj 12. Tutaj 16, a wiemy, że mamy ich tylko 9. A więc gdzieś tutaj mamy błąd. I to jest bardzo często pomocne przy właśnie szukaniu tego rodzaju błędów, że nie wyłączamy gry, tylko pauzujemy sobie i sprawdzamy po kolei na obiektach, jakie tam one mają parametry. Czy jeżeli czasem się zdarzy, że obiekt nam gdzieś znika, to też pauzujemy grę, zaznaczamy ten obiekt na liście i sprawdzamy, gdzie on zniknął, gdzie on w ogóle jest. Na przykład po pozycjach. Albo dwuklikając wtedy w obiekt, po prostu go odnajdziemy. Nawet jeżeli się okaże, że to jest kula pocisku, która wyleciała daleko, daleko poza ekran, to w ten sposób dowiemy się, co się po prostu tam tak naprawdę dzieje. A my wracamy do swojego problemu. A więc z jakiegoś powodu obiekty dostają te indeksy dużo wyższe poza zakresem. No i to jest to miejsce. Przenieśliśmy ten indeks i jego inkrementację do on trigger enter 2D. I tutaj jest inkrementowany bez sprawdzania, czy jest poza zakresem, czy nie. To sprawdzanie jest wewnątrz tej metody. Jak sobie najadę na metodę i nacisnę F12 w Visual Studio, to przechodzę do definicji tej metody. I tutaj mam sprawdzanie, czy przypadkiem indeks nie jest poza zakresem. Jeżeli jest, to przypisuję go na 0 i pobieram odpowiedni obiekt. Ale wtedy te indeksy nam i tak lądują w górę, bo po przekroczeniu 9 dostaniemy tu 10, 11, 12. Czyli po wjechaniu w odpowiedni kolajder indeks skoczy w górę, a w tej metodzie ten indeks jest przekazany, nie sprawdzi się, więc zostanie pobrany od indeksu zerowego i dlatego one krążyły tam w kółko cały czas wokół tego indeksu. Musimy to zrobić inaczej. Musimy, żeby to ten
indeks po inkrementacji nigdy nie wyskoczył poza zakres. I mamy w klasie matematycznych, w klasie matematycznej w Unity mamy taką metodę, która zapętla nam inkrementację w zadanym zakresie. Czyli do current navpoint index chcielibyśmy sobie przypisać, i to jest właśnie ta klasa matematyczna, a metoda nazywa się repeat, i to co tutaj widzimy w opisie, lupuje, zapętla nam, my podajemy wartość, tą inkrementowaną, a on zapętla zawsze, żeby było to od 0 do podanej długości, nigdy nie będzie większe, od tej wartości nigdy nie będzie mniejsze niż 0. Tak, i teraz wartość, którą będziemy podawać, to będzie właśnie wartość zinkrementowana, a wielkość tego zakresu to będzie długość tej naszej tablicy z iTrack. Tablica NavPoints i jej długość, length. OK, zobaczmy dlaczego mamy błąd. Nie można przekonwertować float na int. Ta metoda repeat, jak widzimy, zwraca nam typ float. Może to być wartość rzeczywista, która się zapętla i musimy ją rzutować, czyli zamienić na liczbę całkowitą, ponieważ indeksy przechowujemy jako liczby całkowite. Żeby zamienić wartość, zrzutować na int, przed tą metodą dodajemy tutaj ten operator rzutowania. W ten sposób w nawiasach wpisujemy, na jaki typ chcemy rzutować. Ctrl S, a więc już do tej metody nigdy nie powinien się przedostać current navpoint index większy niż ilość tych naszych obiektów. Spróbujmy. I tutaj mamy dobrze. Zapisałem skrypt i próbujemy, jak teraz działa nasz wyścig. Sprawdzam na pojazdach. Current navpoint index 0. OK, czyli coś tu jeszcze mamy do poprawki, a jeden samochód w ogóle jakby nie wystartował. A nie, to ten. To jego po prostu dam tu trochę niżej i zobaczymy, gdzie on jedzie. OK, wszystkie wjeżdżają w NP1. Collider nie jest włączony, ale nie otrzymują następnego collidera. No to szukamy dalej błędu. No, błąd jest chyba tutaj. Tą inkrementację zrobimy linijkę wyżej. A tutaj podamy już po prostu zinkrementowaną wartość. Tak, czyli rozdzielimy to na dwa kroki. Tutaj podnosimy, a tutaj dojeżdża i sprawdzamy, czy się mieści w zakresie i przepisujemy taką wartość, która na pewno się w tym zakresie mieści. Dobra, sprawdzamy teraz. Teraz pojazdy wygląda, że jadą ładnie. Zobaczymy, co będzie po zakończeniu całego okrążenia.
No i pięknie, pojechały dalej. Czyli możemy tak naprawdę zróżnicować delikatnie prędkości tych pojazdów, zamienić je różne kolory, dawać i tak dalej, i będziemy mieli już całkiem fajny wyścig.